Zawiązałam sobie linę i skoczyłam z drzewa. Wtedy przyszła do mnie depresja. Powiedział, że do mnie wróci, jeżeli ja usunę ciążę. No ja nie usunęłam. Przez 6 miesięcy byłam zamknięta w takim najmniejszym pokoiku, gdzie było ciemno, gdzie było tylko takie maluteńkie okienko. Tata mnie dorwał i skopał mnie i pobił mnie pogrzebaczem, takim, co się do pieca centralnego robi. Pojawiły się też narkotyki, bo tam, gdzie były pieniądze, tak weszłam pierwszy raz kokainę. Oszukiwałam ludzi, ale też oszukiwałam sama siebie. Wiele razy chciałam popełnić samobójstwo. Jacek, ja nie umiałam już żyć. Byłam tak skupiona na własnym bólu, że zniszczyłam też życie mojego dziecka. Do mnie, Jacek, realnie zaczęły przychodzić demony. Jeśli istnieje świat duchowy, to musi istnieć Bóg. Ale tam była książeczka. Była z informacją, że trzeba się narodzić na nowo. W ten sposób rozpoczęliśmy po wakacjach kolejną emisję kolejnego sezonu Trzeciego Wymiaru, gdzie rozmawiamy o Bogu bez religii. Kłaniam się nisko przy mikrofonie Jacek Słaby, a jak zwykle w każdą niedzielę od dziś, co tydzień, będziemy rozmawiali z ludźmi, którzy doświadczyli żywego Boga, którzy żyją z Bogiem, którzy nie patrzą czasami, jaką cenę trzeba ponieść, ale po prostu chcą być blisko Niego. Rozmawiamy o Bogu bez żadnego żargonu kościelnego, takiego czy innego kościoła. Rozmawiamy po prostu w zwykły, normalny sposób. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest normalny. Dlatego, że Bóg jest po prostu naturalny, jest żywy, jest prawdziwy i chce zmienić, drogi słuchaczu, również i Twoje życie. A dzisiaj w studio goszczę Edytę Peters. Witaj, Edyto. Cześć, Jacku. Miło Cię gościć. Jak reklamowaliśmy nasz program w internecie, napisałem o tym, że będziemy gościć osobę, która zostawiła wszystko, przyjechała z zagranicy, akurat w Twoim przypadku konkretnie z Belgii do Polski i zaczyna życie od początku i ktoś, kto przeczytałby pierwszy raz takie zdanie, mógłby się zastanowić na chwilkę, ale tak naprawdę zostawiać w miarę dobry, dobrze prosperujący kraj, gdzie jest łatwiej żyć, bez porównania łatwiej żyć niż w Polsce, wracasz do takiego kraju jak Polska, zostawiasz wszystko, co tam masz i ktoś może zastanowić się, dlaczego to robisz? Powiedz mi właśnie, co jest twoją główną motywacją, że zostawiasz wygodne, przyjemne życie w Belgii i przyjeżdżasz do Polski, gdzie zaczynasz wszystko od początku? Pragnienia mojego serca. Pragnienia twojego serca. Pragnienia mojego serca. Aha. Generalnie, tak jak wspomniałeś, w Belgii dobrze prosperowałam. Mam przystojnego męża, obydwoje jesteśmy nadwróconymi osobami, ale czytając w ogóle Biblię i widząc życie innych ludzi, ja po prostu byłam często konfrontowana, że na czym w ogóle chodzi o, w ogóle o co chodzi w tym chodzeniu z Bogiem, tak. I te takie egzystencjalne pytania, co my tu robimy tu dla Ziemi i jeżeli już się narodziliśmy z Bożego Ducha, co dalej? Czyli krótko mówiąc, podsumowując to, co powiedziałeś do tej pory, można by powiedzieć to jednym zdaniem. Przyjechałaś tu do Polski dlatego, że chcesz być posłuszna temu, co Bóg mówi do twojego serca. Wierzę, że te pragnienia, tak Jacek, wierzę, że te pragnienia to dał mi Bóg, bo one są zgodne z tym, co On powiedział. Moje pragnienia mojego serca są zgodne z tym, co On powiedział. I ja nie miałam zgody w swoim sercu, żeby być, żeby moje życie chodzenia z Bogiem i poznawania Boga opierało się na chodzeniu do kościoła, na kościelnictwie, tak? Tak. Słowo Boże jasno mówi, że to my jesteśmy świątynią Ducha Świętego i jeżeli jesteśmy świątynią Ducha Świętego, ja nigdzie nie znalazłam w Słowie Bożym, że ludzie, kiedy czytasz w ogóle Nowy Testament, że ludzie, którzy narodzili się z Bożego Ducha, oni szli za Jezusem w ogóle, oni wchodzili w uczniów. Oni szli za Jezusem, a nie zajmowali ławki w kościołach. Ławki w kościołach. Tak. Tak. Oni usługiwali i ja sama wiem, co dla mnie zrobił Jezus.
No właśnie. I bardzo w płynny sposób teraz możemy przejść do takiego dość istotnego pytania, istotnej części naszej rozmowy, mianowicie powiedziałaś, wiesz, co zrobił dla Ciebie Jezus. I chciałbym, żebyśmy teraz mogli powiedzieć o Twojej drodze do poznania Jezusa, żebyś mogła w tym naszym wejściu antenowym powiedzieć coś więcej. Jak wyglądało to Twoje życie bez Jezusa i w jaki sposób Jezus stanął na Twojej drodze? Bo nie chodzi o to, że stanęła przed sobą jakąś rzeźba, obraz czy figurka, ale stanął żywy Bóg, który dotknął Twojego życia i je totalnie, kompletnie zmienił. Albo naprawił. Albo naprawił. O, może to jest też dobre słowo. Właśnie. Zastanawiam się, od którego momentu zacząć, bo tego jest naprawdę dużo. Mogłabym to zrobić bardzo szybko i pominąć dużo, dużo, dużo rzeczy, które się działy w moim życiu, ale uważam, że one są ważne. Tak. W ogóle w Słowie Bożym przeczytałam, że tam jest napisane coś takiego, że Bóg znał mnie przed założeniem świata. Przed założeniem świata. Tak, list Pawła do Efezjan. I to jest niesamowite, bo kiedy analizuję swoje życie, teraz nie chcę płakać, znaczy lepiej, żebym nie powstrzymywała swoich emocji, ale faktycznie, kiedy przyszłam na świat od samego początku, nie miałam łatwo. Nie miałam łatwo. Byłam często poniżana, czułam się, byłam bita przez mojego tatę. I to dosyć mocno, że elementy, na przykład kabla, wbijały się w moje ciało. Byłam świadkiem, kiedy rodzice po prostu tak się kłócili, kiedy tata bił mocno moją mamę, posiniaczoną. Mama mnie budziła w nocy, dlatego że bała się ojca, który był hazardzistą. Potrafił wszystko przepić i przebawić, imprezowe takie życie. I mnie, jak miałam 6 lat, zabrali do siebie dziadkowie i ja nie chciałam nigdy wracać do domu, dlatego że ja widziałam w moim tacie potwora. I generalnie ta relacja z rodzicami, a przede wszystkim z ojcem, nigdy dla mnie nie była dobra, dlatego że ja byłam bardzo dzieckiem takim zamkniętym. Często się obrażałam, było po mnie widać tą złość, frustrację. Ja w takich klimatach dorastałam. Nie potrafiłam, nie wiem, nie jest powiedziane, że rodzice mnie nie kochali, bo na pewno mnie kochali na swój, gdzie, sposób, na swój tak. sposób, tak? Ale ja nie umiałam tego absolutnie odbierać. Dorastałam w ogromnym odrzuceniu, w strachu. Nigdy nie byłam chwalona za jakieś rzeczy. Nigdy często, bardzo często, obojętnie co bym nie zrobiła, nie byłam wystarczająco dobra. I to właśnie bardzo... Tak, przepraszam, że ci wejdę w zdanie, czy to było coś w rodzaju takiej warunkowej miłości. Jak będziesz grzeczna, będziesz przynosić dobre oceny, To ci nic złego nie powiem. Ale jak nie będziesz grzeczna i nie będziesz spełniać moich oczekiwań, to tam jest pas albo tam jest kabel. Tak to było. Generalnie na zewnątrz też nie miałam przyjaciół ani przyjaciółek, dlatego że byłam osobą zazdrosną w ogóle, kiedy widziałam inne osoby, które na przykład się lubią, czy się kochają. Ja w ogóle nie, to dla mnie było takie bardzo, bardzo obce. W ogóle z jednej strony od środka potrzebowałam tej miłości, a z drugiej strony nie umiałam tego w żaden sposób wyrazić. I generalnie już mi, jako dziecko zdarzały mi się kradzieże, jako dziecko rozboje, biłam się z chłopakami, z dziewczynami. Tą całą agresję przerzucałam na innych osoby. Dlatego się ze mną po prostu dziewczyny się nie kolegowały, bo się mnie bały. A chłopacy, no chłopacy, z chłopakami się zazwyczaj przyjaźniłam, bo mogłam z nimi chuliganić. A dopiero wtedy, kiedy urosłam, zaczęłam być dojrzałą dziewczyną, chłopcy się interesowali mną i to było takie bardzo, bardzo dziwne.
I do czego chcę dążyć? Kiedyś tam moje pierwsze takie miłości, mój tata był przeciwny temu, też dostałam lanie, bardzo mi skatował, jakaś dziewczyna chyba powiedziała, że w ogóle chciałam się przypodobać w ogóle ludziom. Chciałam w ogóle należeć zawsze do jakiejś tam grupy, tak? I pamiętam, kiedyś pewna dziewczyna namówiła mnie, żebym ukradła papierosy tacie. I ja je ukradłam i dałam jej, a później na mnie naskarżyli. Pamiętam, tata mnie złapał, bardzo się bałam, bo wiedziałam, że dostanę lanie. I wtedy mnie tak sprał, nie wiem, chyba miałam 15, 16 może lat, czy jakoś 17. Tak mnie skatował i w złości powiedział do mnie brzydkie słowo, żebym wyrzucał mnie z domu. Ale tak mnie skatował, że ja wzięłam tego jego słowo, o tym marzyłam, żeby dał mi pretekst. I wtedy o 6 rano, pamiętam, kiedyś mleczarnie, nie wiem czy pamiętacie, tak, tak. Woziły mleko. Tak jest. W takim tirze uciekłam, po prostu spakowałam mój plecak i uciekłam z domu. I wtedy generalnie przyszła też do mnie śmierć. Bo od tego momentu, kiedy miałam 17 lat, miałam myśli samobójcze. Mhm. Przygarnęła mnie moja babcia, wtedy chodziłam do technikum i kiedy chciałam zabrać papiery z technikum, ja ci mówię o tym życiu przed Jezusem. Kiedy miałam zabrać papiery z technikum, nauczycielka mi się pytała, co mi się stało, ja pokazałam tylko nogę i ona była po prostu czarna, tam nie było miejsca. I ja mieszkałam u babci, później zakochiwałam się często w chłopakach, ale dlatego, że szukałam tej miłości i myślałam, że znajdę tą miłość w mężczyźnie drugim. I generalnie, kiedy wtrafiłam na jednego chłopaka, myślałam, że odzyskam tą miłość, którą nigdy nie doświadczyłam w domu, że będę miała tą miłość właśnie w tym chłopaku. Ten chłopak, widywaliśmy się, poznaliśmy się gdzieś tam na wakacjach, był piłkarzem i stwierdziłam, że to będzie ten chłopak i spałam z nim po prostu, ale chciałam mieć tą rodzinę, a on mnie w ciąży zostawił i wtedy chciałam po prostu się zabić. W wieku byłam w ciąży i wtedy u babci, pamiętam, zawiązałam sobie linę i skoczyłam z drzewa. Ale mój wujek coś czuł, coś go tknęło i to później o tym podsumujemy te wydarzenia razem, co się działo w tych momentach. W ogóle odciął mnie i nie mam mu w ogóle nic za złe i mnie wtedy uderzył po prostu za to, co chciałam zrobić. I wtedy rodzice przyjechali po mnie, oni pojechali po rodziców, bo jakoś to było po 3 latach ucieczki z domu, w ogóle się nie kontaktowałam z rodzicami, oni mnie zabrali. I później umieścili mnie w szpitalu psychiatrycznym. Miałam wtedy 20 lat, pamiętam, co to dla mnie po prostu było coś, to był koszmar, tam byli tacy dziwni ludzie. Ja byłam za kratami, mi się w ogóle wszystko mi się po prostu, rozwaliło życie. Ja wtedy nie miałam w ogóle już, a wtedy przyszła do mnie depresja. Wtedy. Taka, od razu w pakiecie. Od razu w pakiecie. Nie umiałam się porozumiewać i powiem ci, co się stało. Po rozmowach z lekarzem, ja w ogóle to wiem, że to opatrzność Boża, bo ja nie dostałam żadnych tabletek i lekarze powiedzieli, że to raczej moi rodzice powinni po prostu z nimi... Wymagają, tak. Że oni powinni tutaj być i że mi nic nie jest. I ja wtedy byłam w ciąży, jeszcze nikt o tym nie wiedział generalnie. I zostałam wypuszczona z tego szpitala, ale... Ale ty, przepraszam, wiedziałaś, że już jesteś w ciąży, tak? Czy miałaś tą świadomość, a inni nie wiedzieli i wtedy była ta próba samobójcza? Ja teraz nie pamiętam, wiedziałam, że wtedy chłopak mnie zostawił i chyba nie miałam okresu czy coś takiego, nie pamiętam, bo to było 25 lat temu, więc takie rzeczy mogły mi umknąć. Więc chłopak mnie zostawił, pojechałam do niego raz, żeby mu powiedzieć, że właśnie kazał mi przyjechać, później mi wmawiał, że to dziecko nie jest, być może nie jest jego, gdzie to mnie w ogóle złamało. I później powiedział, że
powiedział, że do mnie wróci, jeżeli ja usunę ciążę. No ja nie usunęłam. I on odszedł i nigdy go później, chyba tylko raz go widziałam przez kilka sekund. Więc mam starszą córkę, chwała Bogu, do tej pory, która ma 25 lat. I praktycznie no, ona została wychowana bez ojca, bez taty. Więc kiedy byłam u moich rodziców, będąc w ciąży, w ogóle mój tata wypowiadał, wiem, że to są przekleństwa, że ten bękart, jak się urodzi, czy moja córka, przeklinał też mnie, żebym mogła zdechnąć, tak jak ta kół. No dokładnie, to można sobie pod płotem. To wtedy tam diabeł używał jego słów, bo faktycznie to, co mi się później wydarzyło, to jest dokładnie to, co on tam wypowiedział. Nie miałam dokąd pójść, a żeby mnie chronić przed tym, żebym sobie nie zrobiła krzywdę, zamknięto mnie w tym szpitalu psychiatrycznym, ja z niego wyszłam i mieszkałam u moich rodziców na wsi, gdzie generalnie, kiedy uciekłam, to był to jeszcze przed tym jeszcze mój dom, ale kiedy ja już wróciłam, to nie miałam swojego pokoju, nie miałam swojego kąta, już moje szafki nie były moimi szafkami. Tak naprawdę czułam się tam intruzem. Tak. I w tych warunkach w ogóle wpadłam w taką mega depresję, bo ja przez 6 miesięcy nie wychodziłam kompletnie z domu. Przez 6 miesięcy byłam zamknięta w takim najmniejszym pokoiku, gdzie było ciemno, gdzie było tylko takie maluteńkie okienko i ja dzień i noc spałam. Generalnie, jeżeli chciałam coś jeść, to wychodziłam po kryjomu do lodówki, czułam się po prostu jak złodziej. Tata mnie bardzo psychicznie robił pośmiewisko ze mnie robił, nazywał mnie czubkiem i takimi różnymi epitetami. Kiedyś pamiętam, bo moja siostra wcześniej zaszła w ciążę, pół roku wcześniej niż ja, młodsza siostra, więc ona przyjeżdżała ze swoim mężem do nas i kiedyś przyjechała z bratem i pamiętam, kiedyś tata się napił i ten chłopak powiedział do mojego taty, że on by się ze mną ożenił. W tamtych czasach w ogóle dziewczyna, która była w ciąży, była hańbą dla rodziny. Mhm. To były te czasy właśnie, gdzie wyzywało się takie dziewczyny od różnych. I wiedziałam, że rodzice się wstydzą mnie generalnie. Więc powiedziano mu, że jak chce, to niech sobie mnie weźmie. Tak? Bardzo dziwne. Ale pamiętam, że kazano jemu się położyć do mojego pokoju, a już byłam bardzo wysokiej ciąży. I pamiętam, że ja się zbuntowałam, nie chciałam i uciekłam z tego pokoju i tata mnie dorwał i skopał mnie i pobił mnie pogrzebaczem, takim, co się do pieca centralnego robi. To była zima, ja wtedy uciekłam z domu. W zimę, będąc w ciąży, w samym sweterku. I pamiętam, że była wtedy gruba akcja, bo to było zgłoszone na policję. Wiem, że mama się martwiła. I już wiem, teraz wiem, że diabeł kilka razy próbował mnie zabić, tak? I tata, ja się schowałam na takiej wiacie. Wiecie, kiedyś były takie wiaty, gdzie siano było. Zgadza się, tak. Pamiętam. No to ja w tym sianie, najpierw byłam gdzieś tam w polu, w ziemniakach, takich po ziemniakach, tych rowach się schowałam. A później w tym sianu chyba 4 czy 5 dni mnie nie było. Na mrozie, minus ileś stopni. Kiedyś tata mnie szukał, to szukał mnie z widłami i on centralnie chodził po mnie i wbijał te widły w siano. I mówię, ja wiem, że miałam na pewno opatrzność Bożą, bo on mnie nie przebił. W ogóle nic mi nie zrobił. No, ja jestem w szoku, bo mówisz historię, która wydarzyła się nie 150 lat temu, tylko raptem 20 kilka. Tak. Gdzie przecież, ja zastanawiam się teraz, tak już głośno myśląc trochę, ale co na to pozostali członkowie rodziny? Przecież widzieli, że to, co robi twój tata względem ciebie, to jest po prostu, no, nie potrafię już nawet tego określić. I jaka była reakcja innych, nie wiem, sąsiadów, członków twojej rodziny, twojej mamy na taką przemoc, która była względem ciebie stosowana? Ogólnie
ogólnie, no to wiesz, to nie były takie czasy, gdzie była telefonia komórkowa, tak jak teraz, że te wiadomości szybko się roznoszą. To nie było tak, że teraz się postuje na Facebooku. To wiadomo było, ja tym się za bardzo nie chwaliłam, bo byłam zlękniona po prostu. No tak. Moja babcia wiedziała i widziała moje, dlatego pewnie mnie zatrzymali. Ja nie wiem, jakie były rozmowy za moimi plecami, byłam tylko dzieckiem. Ale pamiętam, że się bardzo jego bałam. Ale kiedy właśnie dorastałam i na tą przemoc, wiem, że wtedy tata wyjechał do pracy i mama woła, mówi: Edyta, przyjdź do domu, tatusia, bo tak mówi, tatusia, musieliśmy mówić, tatuś i mamusia, musieliśmy mówić. Nie? Chociaż to nic nie miało wspólnego z tatusiem i mamusią. Tak, tak. Mówiła, że jego nie ma i w ogóle szukamy cię i w ogóle, że nic się tobie nie stanie, wyjdź. I ja wtedy przyszłam do domu i pamiętam, kiedy byłam wysoko w ciąży, jak ja dziękuję Bogu, że moje dziecko jest zdrowe, to pamiętam, mama napuściła wody zimnej do wanny, a ja byłam tak zmrożona, że ta woda, ona mnie po prostu parzyła, zimna woda. Byłam tak wymrożona. I to było siódmy miesiąc ciąży. W siódmym miesiącu ciąży uciekłam. No. I powiem ci tak, że morał był taki, że ten chłopak, on naprawdę był dobrym chłopakiem. Ten, który powiedział, że sobie mnie weźmie. Tylko, że ja go nie kochałam. Ale stwierdziłam, że wolę być z kimś, kogo nie kocham, niż zostać z tatą, który mnie katuje. No tak, jest. I pamiętam, że wysoko w ciąży wzięłam jeszcze sukienkę po mojej córce i wiedziałam, bo ja w ogóle wtedy powiedziałam, nie pójdę żadnego kościelnego, tylko cywilny. I pamiętam, że miałam skrzyżowane palce i kiedy mi goście składali życzenia, to było tak kameralnie, tylko siostra, mam rodzice i tam jego rodzice i w ogóle, I moja ciocia i dziadkowie, naprawdę bardzo mała, takie kameralne, takie ze ślubiny i tyle. To pamiętam, kiedy podchodziła do mnie, jeszcze mama do mnie przychodziła, żeby mi gratulować, a ja powiedziałam: mamo, ty wiesz, że i tak jego zostawię w dzień mojego ślubu. I faktycznie tak się stało, bo jak tylko moja córka się urodziła i ja znalazłam pracę sobie na wakacjach, to było w Niechorzu, w hotelu jako barmanka, to faktycznie tak się stało, że ja jego zostawiłam i dałam dzidę. Moi rodzice mieli się zająć moją córką, jednakże moi rodzice chcieli, tata, mnie zmusić do tego, żebym ja wróciła do tego męża. Tylko że ja już urodziłam dziecko, nie mogłam z niego zbywać, bo on chciał ze mną sypiać, a ja się po prostu go brzydziłam. I uciekłam, to miała wtedy chyba Roxana moja 3 miesiące i wtedy pamiętam, no to był bardzo mocny i taki dosyć zawrotny czas w moim życiu, bo to była praca sezonowa, a ja, moi rodzice przywieźli mi moje dziecko już szantażem, żebym wróciła do mojego męża. I słuchaj, przywieźli mi śmietnik, po prostu wszystkie rzeczy w śmietniku. I ja miałam, słuchajcie, wrócić, a ja powiedziałam, jak zrobiłam A, to ja się nie wycofuję, idę do przodu. I miałam problem z dzieckiem, bo moje dziecko było wtedy na tym ośrodku i prezes, tak się stało, że musiałam oddać moją własną córkę do domu dziecka. Ona była 2 tygodnie, zabroniłam wtedy rodzicom widzenia, w ogóle nikomu nie pozwoliłam. Cała rodzina nie chciała mi pomóc, żeby zająć się dzieckiem, po prostu mnie zmuszano do czegoś. Moje dziecko, miałam problemy w pracy, że nie mogłam się zaopiekować dzieckiem, nie mogłam też żadnej niańki, bo to nie były te czasy. I słuchajcie, no i tak wtrafiła Roxana do domu dziecka. I kiedy się ale ja za to płaciłam, jej nie oddałam. Powiedziałam, że ją odbiorę. I wtedy moi rodzice wkroczyli i odebrali mi prawa rodzicielskie. Dziecko wróciło, mama mi powiedziała, żebym pozwoliła i dziecko wróciło do rodziców, ale oni mi odebrali. Czyli wróciło do dziadków. Do dziadków. Swoich. A ja po prostu szukałam dalszej pracy w Szczecinie i wyszło tak, że wyszłam na ulicy, byłam na ulicy. Nie miałam się gdzie podziać i tak pierwszy raz, to było w 2000 którymś roku, pamiętam, że nie mogłam znaleźć pracy i wtedy zadzwoniłam z gazety do ogłoszenia
gdzie była po prostu do agencji towarzyskiej. I takie moje były pierwsze przygody w ogóle, jeśli chodzi o stosunki seksualne. To było bardzo krótko, może z tydzień czasu to potrwało, ale jednak to zostawiło znamiona na mojej duszy. Pamiętam, że wtedy się upiłam, ja nigdy alkoholu wcześniej nie piłam, więc to wtedy po prostu byłam złamana. Czyli krótko mówiąc, możemy tak po ludzku powiedzieć, znalazła się na samym możliwym dnie tak. W swoim życiu. Jako młoda dziewczyna. I jako młoda osoba, młoda dziewczyna, której dziecko znajduje się u dziadków. Której nie mogę widywać. Dokładnie. Czyli krótko mówiąc, sytuacja z punktu widzenia ludzkiego zupełnie bez wyjścia, tak. bez przyszłości, tak. bez nadziei po bez prostu. Nadziei. I powiedz, jak w całej tej sytuacji, w całym tym twoim życiu pojawił się Jezus? W całej tej złożoności, w której byłaś, tej zupełnie jeden wielki znak zapytania, który brzmiał, kurczę, moje życie już jest tak naprawdę bez sensu, bez celu, nie mam córki, nie mam możliwości, szanse na zmiany są praktycznie zerowe z punktu widzenia ludzkiego. Jezus się później pojawił, dużo później. Właśnie. I jak wyglądało takie twoje wyjście z tego punktu dna, którym się znalazłaś? To powiem ci, i teraz będzie to krótko, bo tutaj najgorsze rzeczy są za mną. Słuchaj, ja dlatego, że nie chciałam tak pracować, poznałam sobie tam faceta, który miał pieniądze i tak naprawdę od tamtego poru szukałam sobie związków, gdzie są szukałam faceci sobie z pieniędzmi. Ojca, gdzie są faceci z pieniędzmi, dlatego, że to dla mnie było łatwiejsze. Mm-hmm. Bardzo szybko się po tygodniu zorientowałam i już od razu tam wyszłam. Ale byłam zorientowana na mężczyznę z pieniędzmi, bo ja już nie wierzyłam w miłość, rozumiesz? Aha. I zawsze, kiedy związek się rozwalał, to ja wychodziłam z nim z gliszczami. Tam pojawiły się, razem z facetami, pojawiły się też narkotyki, bo tam, gdzie były pieniądze, tak weszłam pierwszy Aha. raz kokainę. Tak po prostu wchodziłam w klimaty, miałam coraz więcej pieniędzy, bo szukałam coraz bogatszych ludzi koło siebie i też miałam towarzystwo, gdzie była kokaina. Także miałam depresję, byłam poraniona, odzyskałam przez pieniądze mm-hmm. moją córkę w sumie. Prowadziłam później życie takie, jakie chciałam prowadzić, na bardzo wysokiej klasie, bardzo poziomo. Dlatego, że po prostu oszukiwałam ludzi, ale też oszukiwałam sama siebie i pieniądze mi tego nie wynagrodziły. Doprowadziłam się do takiego momentu, chodziłam po wróżkach, żeby po prostu mi wywróżyły jakąś tam miłość, tak? Jakieś tam szczęście złudne. Nie umiałam sobie poradzić w życiu. Byłam poraniona, odzyskałam swoją córkę. Jakim kosztem? Moi rodzice wykorzystywali moją sytuację finansową w ogóle. No domyślam się, teraz stałaś się cenna dla rodziny. Tak, bo były pieniądze. W ogóle przyjaciół miałam wielu wokół siebie. Ja zaczęłam po prostu z poczucia niskiej wartości tak gwiazdożyć. W najbogatszych byłam miejscach na tej ziemi, jeździłam w różne zakątki świata, ale później, przed tym, zanim przyszedł Jezus, wiele razy chciałam popełnić samobójstwo. Jacek, ja nie umiałam już żyć. Ja byłam obrzydzona życiem. Ja cierpiałam od środka. Nic już nie było na tej planecie, co by mnie cieszyło. Nie ufałam ludziom, byłam pozbawiona miłości ojcowskiej, byłam pozbawiona rodziny, którą zawsze pragnęłam. Nie byłam odpowiedzialną matką, mogłam sobie ludzi kupywać. Tak. Rozumiesz? Tak. Narkotyki już nie mogłam być cały czas na rauszu, dlatego że zawalałam pewne rzeczy. Przyjaźnie moje były fałszywe, chociaż było wokół mnie bardzo dużo ludzi. Miałam maski na sobie, bo udawałam kim nie byłaś, tak. jakąś gwiazdę Hollywood, a tak naprawdę miałam bardzo ciemną stronę. A w środku pustka. Pustka, ale też rzeczy, których się wstydziłam. Rzeczy, których się wstydziłam. I dlatego grałam rolę kogoś tam ważnego i kim tak naprawdę, ja po prostu odgrywałam rolę jakieś tam moje w życiu. I w którymś momencie
doszłam do tego, że miałam kilka mieszkań w Berlinie, bo wyjechałam za granicę, mieszkałam za granicą. Słuchaj, rozwaliło mi się tak życie, bo byłam z jakimś milionerem, gdzie chciałam popełnić samobójstwo. Mhm. I to już było tak, że wzięłam chyba 100 tabletek, zjadłam, wypiłam butelkę wina. To było 2 lata przed moim nawróceniem, notabene. Butelkę wina i już powiedziałam, że już nigdy nie chcę być żadnym milionerem, żeby mu udowadniać, że go kocham, czy żeby cokolwiek udowadniać. A ja chciałam zapewnić mojej córce po prostu ojca, a tak naprawdę zmieniałam co chwilę jakieś relacje. I to dziecko, w ogóle moje dziecko widziało, jak prawie nie żyłam. I u niej było, jak mnie mogłaś, mamo, zostawić? Ciebie nie interesowało, czy mogłam wpaść gdzieś tam do jak się nazywa ci, co dzieci zabierają rodzinom? No to jesteś porywacze, tak? Ręce nie, porywacze. Nie, no to jest taki urząd, że jak jest, nie jesteś... A, mówisz o urzędzie tym niemieckim. No tak, to jest Jugendamt. Jakoś tak. Co się nazywa, tak. Oni po prostu, jeśli nie jesteś odpowiednim rodzicem, zabierają ci prawa rodzicielskie i zabierają ci dziecko. Więc moja córka zadała mi pytanie, czy ciebie to nie interesowało. Zniszczyłam swoje życie, byłam tak skupiona na własnym bólu, że zniszczyłam też życie mojego dziecka. Ona widziała po prostu mnie w zgliszczach. Nie byłam już, ja byłam po prostu rozwalonym człowiekiem. I gdyby nie Jezus, ja nie siedziałabym tu z wami. I to też nie było tak, że ja poznałam Jezusa, bo nagle uwierzyłam w Jezusa. Do mnie, Jacek, realnie zaczęły przychodzić demony. Czyli najpierw świat zły ciebie próbował zniszczyć do końca? Do końca. Ja pootwierałam się, bo szukałam po prostu wewnętrznego spokoju. Ja widziałam, że już to życie jest po prostu do bani, ci ludzie są do bani. Ja chciałam mieć spokoju, nie miałam spokoju. Zaczęłam medytować. I doświadczyłam jakiejś tam duchowości, ale do mnie zaczęły realnie przychodzić byty. I ja mówię, wow, świat duchowy istnieje. I wiesz co? I u mnie to zaskoczyło. Jeśli istnieje świat duchowy, to musi istnieć Bóg. Ja nie rozumiem ludzi, którzy wielu doświadczyło duchowych bytów, wierzą na przykład w duchy, niektórzy mieli kontakt, a i tak nie wierzą w Boga. W duchy no wierzą właśnie w Boga. To jest ciekawe, nie? Że i wierzą, że świat duchowy istnieje, a Pan Bóg jest tak jakby był nierealny dla nich, zupełnie tak. Nie mieści się w ich światopoglądzie. Tak. I już jesteśmy właśnie tego blisko. Dlaczego ja zawołałam w ogóle, jak poznałam Jezusa? Było tak, że nie wiedziałam jeszcze, że teraz umie to nazwać demon, ale że coś przychodziło do mnie i po prostu chciało mnie zabić. Coś, fizycznie zabić. Fizycznie zabić. Ja czułam po prostu ręce, tylko że to coś nie miało ciała. Skoczyło na mnie i ja ci opowiadałam tą historię. Tak mnie przycisło, a ja w podświadomości jakbym od zawsze wiedziała, że w Jezusie jest ratunek. I wykrzyknęłam, Jezus ratuj mnie. Tak. I te byty, i to mnie puściło, ale te byty realnie później była ze mnie ściągana kołdra, po prostu czasami musiałam z domu wychodzić o 2 w nocy i słuchaj, ja już miałam 30 parę lat i ja jechałam do Polski, powiedziałam mojej mamie i mama mówi, no widzi, że coś się złego u mnie dzieje. Jechałam do Polski, nie wiedziałam, gdzie znaleźć ratunku i myślałam, że w ogóle, wiesz, że jestem z okolic właśnie tam, z nadmorza jestem i koło nas był zawsze kościół i mój dziadek miał te klucze do kościoła, myślałam, że to jest normalne, ja się wychowałam w tradycji, że kościoły są otwarte, a ja byłam w Holandii i tam w Holandii były kościoły zamknięte, byłam w szoku, dobijałam się, bo wołałam księdza, ja potrzebowałam realnie pomocy, miałam po prostu stres z duchami. I ja do nich mówiłam, słuchajcie, wy nie żyjecie, ja żyję, bo ja nic nie wiedziałam o duchowym świecie. Tak jak umiałam. Tak. Słuchaj, nawet robiłam jakieś rytuały, jakieś oczyszczanie, gdzieś szukałam i na internecie, aż pojechałam do Polski. Dlatego, że usłyszałam, że gdzieś tam w Koszalinie jest jakiś ksiądz i tam w Duchu Świętym padają, czy coś takiego. Więc ja skontaktowałam się z księdzem tym, przez Facebooka przyjechałam do Polski i słuchajcie, co mi ksiądz powiedział, że jestem opętana. A ja mówię, no to super, super informacja, że jestem opętana, ale co z tego? Pomóż mi, człowieku. Nikt mi nie pomógł.
Mało tego, ludzie mi nie wierzyli, co się u mnie dzieje. Moja mama coś tam podejrzewała, niby wierzyła, ale się bała. Nie wiem, o co chodzi. Inni myślą, że byłam szalona. Ale nie dostałam tej pomocy i poznałam pewną dziewczynkę, która była zresztą w szkole z moją córką. I ta dziewczynka mi powiedziała, proszę panią, ja pani wierzę. Mhm. Ja mówię, to super, mówi, bo mój tatuś, on jest pastorem, mhm. i mój tatuś pomaga takim ludziom jak pani. I ja mówię, to zrób mi z twoim tatusiem wizytę. I on mi pierwszy mówił o Jezusie, on mi mówił o Biblii i on się pomodlił o mnie. Tak naprawdę ja w ogóle się bałam tam być, w ogóle czułam strach w sobie. Pojechałam, aha. dostałam jakąś Biblię, dostałam jakąś książeczkę, do niej w ogóle, co prawda nie widziałam, żeby coś się zmieniło u mnie. W ogóle byłam na nich zła. Pojechałam w ogóle do Holandii i miałam tą Biblię. Położyłam sobie tak na honorowym gdzieś tam miejscu. W ogóle jej nie czytałam. Ale tam była książeczka. Mhm. Była z informacją, że trzeba się narodzić na nowo. Tak. I słuchajcie, i tak krążyłam koło tej Biblii. Ona tak mi przyciągała ten wzrok, nie? I ja zajrzałam i mówię, dobra. Przeczytałam sobie instrukcję, co trzeba zrobić i zaprosiłam Jezusa do swojego życia. I ja powiedziałam, uklęgłam przed na kolana, to było w kuchni, i mówiłam, Jezu, jeżeli Ty mnie chcesz, to zbaw mnie. Jeżeli Ty mnie chcesz, bo ja wiem, że bez Ciebie idę do piekła. Ja wiedziałam, że idę do piekła z tymi demonami, tak. i z tymi bytami, które mnie straszyły tam. Ja w ogóle rozmawiałam z diabłem. Bo się zamanifestował w pewnym człowieku, który mnie odwiedził. Ja po prostu widziałam duchową rzeczywistość. Tą, którą niektórzy mówią, że jej nie ma. Tą, którą ja widziałam, tą rzeczywistość. Tak. I ja wiedziałam, mówię, Boże, Jezu, ratuj mnie. I ja byłam, i była piosenka, pamiętam jak dziś było, Jezu, oddaję życie Ci, oddaję Ci życie me, Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Tak. Ducha Świętego daj mi. I tam zbaw mnie. I słuchajcie, ja płakałam. Może w ogóle wypłakałam w ogóle łez. I w ogóle widziałam, w ogóle dostałam w ogóle, ja wiem, że to teraz, jak umiem to nazwać, wtedy tak. nie wiedziałam, co się ze mną mhm. dzieje. W ogóle, kiedy wstałam z tych kolan, w ogóle widziałam moją mamę, że ludzie, których ja myślałam, że mnie poranili, ile ja ludzi oszukałam, ile ja ludzi, to duch pokuty na mnie przyszedł. Tak. I ja po prostu miałam taką świadomość, że ja muszę poprosić tych ludzi o wybaczenie. W ogóle ja o tym wiedziałam. Ja w ogóle wstałam z tych kolan, zapłakana, nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, bo to było coś takiego, jak w ogóle jakaś bomba atomowa wybuchła w moim sercu. W ogóle coś takiego było, jakby mi się w ogóle coś wszystko odblokowało. Ja w ogóle dostawałam myśli góra, dół, góra, dół, góra, dół. Ja mówię, tato, to ty jesteś? Bo nazwałam pierwszy raz Boga tato, czy to ty jesteś? W ogóle dostałam myśli bożych. W ogóle ja wiedziałam, że ja byłam zatkana całe moje życie. Zatkana. Byłam zatkana na Boga w ogóle. Powiedz, Edyta, co się zmieniło po twoim wołaniu? Jezu, ratuj, Jezu, wejdź do mojego życia. Tato, ty jesteś tym, który może zmienić to wszystko. Super, bo w ogóle wtedy zaczęło się naprawdę ruchy takie duchowe w moim życiu. Po pierwsze, ja zapragnęłam mieć świętego życia, uświęcenia. Ja zobaczyłam, w jakim ja bagnie jestem i w ogóle w jakim miejscu jestem w moim życiu. Jezus odpowiedział na moje wołanie. Później wyszłam za mąż w ogóle, gdzie ja w ogóle nigdy nie miałam w sumie stałego związku z partnerami. Zawsze to było takie chwiejne, mhm. a odkąd przyszedł Jezus, stał się to stabilne. Wyszłam za mąż. W ogóle, słuchajcie, mamy za mało czasu dzisiaj mamy, a to duża prawda. Historia i stwierdziłam, że to jest historia na film, bo ja bardzo dużo to okroiłam. Słuchajcie, co się stało? Wyszłam za mąż, a jak wyszłam za mąż, to później ochrzciłam się, kiedy ja się ochrzciłam, tak jak podczas mówi Pismo chrztu, Święte, tak jak Pismo dokładnie. Mówi, bo ja to przeczytałam, że Pan Jezus w ogóle, że Pan Jezus pokazywał nam i on, dlaczego on się ochrzcił, kiedy miał ponad 30 lat, a nie jako dziecko. To była moja świadoma po prostu decyzja, że ja chcę się ochrzcić. Kiedy się ochrzciłam, jest napisane na przykład, że musi przyjść mocniejszy mocarz i
wiesz, który, o który chodzi werset, tak. I ograbić. Ja słuchajcie, tak. Tam gdzie jest światło, nie ma ciemności. Kiedy ja spotkałam ludzi w ogóle namaszczonych Bożego Ducha, oni położyli na mnie ręce, realnie ze mnie się zaczęły manifestować moje ciało, drżeć i wychodzić Następne uwolnienie od demonów. Tak, ja czułam realnie, kiedy ręka się otwiera z pazurami w moim wnętrzu. Była modlitwa, ja miałam wcześniej wypadek, modlono się o moją nogę. Ja pierwszy raz doświadczyłam duchowego uzdrowienia, jak Duch Święty wydłużył mi nogę i ono w ogóle, ja czułam, jak mi kość rośnie. I w ogóle jakby była ona z gumy. Dla mnie to było wow, to takie w ogóle moje pierwsze takie, ja mówię wow, Bóg jest Bogiem cudów, nie? Amen. Tak jest. I słuchajcie, i ja po prostu wiedziałam, bo ja słuchajcie, ja znałam diabła i ja zapragnęłam, mówię, Panie, ja chcę należeć cała do Ciebie, to tak. Było całe oddanie. I ja uwierzyłam w to w ogóle, że Ewangelia w ogóle, że to jest prawda, że Dzieje Apostolskie to prawda. Nie jest żadna bajka, nie jest historia dla grzecznych dzieci, tylko fakt autentyczny. Fakt autentyczny, tak. W praktyce. Tak kiedy praktykujesz, to tam się ujawnia moc. Dlaczego? Alleluja. Bo Bóg się porusza poprzez posłuszeństwo temu, co On powiedział, ale najpierw trzeba uwolnić tą wiarę. To jest ten klucz. Uwolnij swoją wiarę i zrób to, co Bóg powiedział, a zobaczysz Jego moc w Twoim życiu. I ja w ten sam dzień, Jacek, wyszłam na ulicę z grupą ludzi, którzy też wzięli chrzest, uzdrawiałam i uwalniałam ludzi z demonów. W ogóle pierwszy raz moje uzdrowienie to było takie spektakularne, bo modliłam się o chłopaka, o kulach. Tak. Ja czułam, ja się sama wystraszyłam, bo to było takie stręcz, takie dziwne, kiedy czułam, że to tylko raz mi się zdarzyło, że jego kości pod moją ręką, że one w ogóle zaczęły się nastawiać, a one były pogruchotane i one zaczęły się łączyć. To było dla mnie wow. I w ogóle od tej pory niosłam świadectwa, ja rozwijałam się w Bogu. 3 lata jeździłam w ogóle tam do tego zgromadzenia po 100 kilometrów, a pamiętam kiedyś miałam kościół pod nosem, to nie chciało się wychodzić po 100 kilometrów w jedną stronę i w drugą stronę. Pragnęłam tego, w ogóle chciałam Boga poznać. Duch Święty mnie dotykał. Mój mąż nie był nawrócony, ja się modliłam o mojego męża, wiązałam mu demony, bo nie, on po prostu się wściekał. Mój mąż się nawrócił, związałam te demony nad nim. Mój mąż, który był 30 lat uzależniony od kokainy, Bóg go uwolnił w jeden dzień. Ja zostałam uwolniona z przeklinania, z kokainy zostałam z uwolniona, z szopoholizmu zostałam, z tych wszystkich pragnień tego świata, gdzie za tym serce tak ciągnie, z tych związań, ja byłam wolnym człowiekiem. Pierwszy raz w życiu byłam wolnym człowiekiem, miałam pokój z Bogiem. Amen. I właśnie. Pokój z Bogiem i wolność są ze sobą ściśle związane. Prawdziwa wolność bez pokoju z Bogiem jest niemożliwa. I chciałbym, żebyś mogła teraz przez ostatnie 2 minuty naszego programu mogła powiedzieć mi i nam, którzy słuchają tego programu po drugiej stronie, nie są z nami tu w studiu, co zrobić, żeby mieć pokój z Bogiem i być prawdziwie wolnym? Poddać się Bogu. Poddać się Bogu, temu co On powiedział, uwolnić wiarę, ale iść w to, nieważne na okoliczności. Ja przyjechałam tutaj do Warszawy, dlatego że pragnę wzrostu, żeby jeszcze bardziej być skuteczna, ponieważ świat ginie, ludzie giną. Jeżeli nie Ty wyjdziesz na ulicę, jeżeli Ty nie powiesz Mu o Jezusie, to jak się ten człowiek ma narodzić z Bożego Ducha? To o to chodzi, że nie tylko Jezus mnie uratował, ale chcę wzrosnąć dla Jezusa, żeby nie ranić ludzi, ale ich realnie wyrywać z diabła rąk. Dlatego tutaj jestem w Warszawie i dlatego tutaj świadczę o Jezusie i o to chodzi, żeby wzrastać w Bogu, żeby poddać się, być najpierw uczniem, uczniostwu, żeby po prostu być posłusznym temu, żeby być świadectwem Jezusa na tej ziemi. Od Ciebie to wymaga oczywiście, jest cena do zapłacenia. To jest Twój czas, to jest Twoje zaangażowanie, to jest Twoje posłuszeństwo. To jest Twoja wiara. Czyli, żeby doświadczyć pokoju z Bogiem, żeby być prawdziwie wolnym, trzeba po prostu przyjść do Boga. Przyjść do Boga. Ale ktoś może powiedzieć, dobra, ale jak to robić praktycznie? Czy mogłabyś, nie wiem, dać jakieś krótkie wskazówki, 30 sekund. Mamy słuchacza, który gdzieś tam jest po drugiej stronie, gdziekolwiek, gdzie on nie mieszka. I mówię, chcę to zrobić, ale nie wiem jak.
W jaki sposób to praktycznie uczynić, przyjść do Boga? To zapragnij, bo Bóg odpowiada na pragnienie twojego serca. Zapragnij tego Boga u siebie w sercu i powiedz po prostu, Panie Jezu, uwierz po pierwsze, że Bóg jest, po drugie, powiedz, zbaw mnie Jezu, przepraszam Cię za każdy mój grzech. Twoim grzechem jest, On zapłacił za każde Twoje grzechy. Tak jest. Twoim grzechem jedynym jakim jest, to że Jego nie przyjąłeś, uczyniłeś Pana swojego i Zbawiciela. Uczyń Go, jest napisane w sercu uwierzyć, ale ustami wyznać. Jest, wiesz, jest duchowość, więc wyznaj Go swoim Panem. Wyznaj Go swoim Panem, a jak wyznasz Jego Panem, zachciej Go poznać. Wyznaj Jezusa Panem swojego życia. I nie mówimy tutaj o takich czy różnych innych organizacjach. Mówimy o Tobie i o Twojej relacji z żywym Bogiem. Możesz ją zbudować, możesz ją ustanowić, tak jak to zrobiła Edyta w swoim własnym życiu. Także zachęcam Ciebie, drogi słuchaczu. Naucz się zasad Królestwa. Poznaj Boga, otwórz swoje serce, tak. Zawołaj do Jezusa i Twoje życie ulegnie zmianie. A za tydzień kolejne spotkanie, kolejny gość i będziemy dalej rozmawiali o Bogu bez religii. Także zapraszam serdecznie, kłaniam się nisko, spotykamy się za tydzień. Miejcie błogosławiony tydzień. A Tobie, Edyta, również bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu. Dziękuję Ci, Jacek, za zaproszenie.